Hejka, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest sobota i jest godzina 16. Mamy dzisiaj mega ładną pogodę, z czego bardzo się cieszę, ponieważ ma to się utrzymać przez może najbliższy tydzień, a nawet więcej. Ja właśnie wyszłam z paznokci i korzystając z okazji, że muszę poczekać na mojego chłopaka, aż po mnie przyjedzie, zaszłam sobie tutaj obok na lody i wzięłam sobie o smaku sorbet wiśnia i mojito i są naprawdę mega orzeźwiące, idealną na taką pogodę. Z racji tego, że trzymam loda, pokażę Wam w ten sposób, jakie zrobiłam sobie dzisiaj paznokcie. Zrobiłam sobie takie jasne niebieskie. Na początku planowałam sobie zrobić brązowy, ale dzisiejsza pogoda totalnie mi to zmieniła, ponieważ ten brązowy kojarzy się właśnie z jesienią i przez kilka dni faktycznie tak było. A dzisiaj jest 25 stopni, jest bardzo ciepło, więc nie chcę sobie na razie robić takich jesiennych paznokci. Chcę jak najdłużej zostać przy lecie. Tak jak mówiłam Wam kilka vlogów wcześniej, we wcześniejszym miejscu, w którym byłam na paznokciach, zapłaciłam około 1000 lira. Tutaj wyświetliłam się cena przeliczenie na złoty. A dzisiaj zapłaciłam 280 lira, więc no różnica jest ogromna. Fun fact, w miejscu, w którym dzisiaj robiłam sobie paznokcie, byłam już jakiś czas temu, tyle że robiłam sobie wtedy pedicure. I te paznokcie wtedy naprawdę bardzo mi się nie podobały, byłam załamana i powiedziałam, że już więcej tutaj nie przyjdę. Jednak byłam wtedy z koleżanką, która robiła sobie ręce w tym samym czasie i zrobiły jej to naprawdę bardzo ładnie. Coraz bardziej przyglądam się tym paznokciom i coraz więcej zauważam niedoskonałości, które są zrobione. Jak widzicie, te paznokcie przy skórkach są mega niedokładnie zrobione. Szczerze Wam powiem, w Turcji ciężko jest znaleźć miejsce, gdzie zrobiliby te paznokcie naprawdę dobrze. Nie wiem, w ilu miejscach już byłam, ale w każdym miejscu zrobili mi te paznokcie właśnie podobnie do tych, które mam teraz. Wyszliśmy sobie już z kawiarni i teraz sobie robię taki spacerek przy plaży. I zobaczcie, jak to jest pięknie. Pokazywałam Wam już to miejsce w wcześniejszym vlogu, ale to miejsce jest naprawdę cudowne i uwielbiam tutaj przychodzić. My zawsze bardzo lubimy siedzieć na tych kamieniach, które tutaj są. To ma zawsze taki fajny vibe. Czuję się jak była w Antalii na wakacjach aktualnie. My już jesteśmy w samochodzie i jedziemy aktualnie do Rossmana, ponieważ mam zamiar kupić sobie rzęsy i pierwsze raz w życiu sobie sama będę je przyklejać. Na początku planowałam zrobić to normalnie u kosmetyczki, jednak patrząc na te paznokcie, no bardzo się boję tego zrobić, ponieważ to jest jednak oko, boję się jakiejś infekcji czy czegokolwiek. Więc zdecydowałam, że jadę do Rossmana albo pojadę do innego sklepu, który się nazywa Gratis i kupię sobie rzęsy, klej i nauczę się sama przyklejać tych rzęs.
mogłabym poszukać jakiejś kosmetyczki, gdzie mogłabym wykonać te rzęsy. Jednak na paznokciach byłam w tylu miejscach i w żadnym te paznokcie nie wyglądały bardzo dobrze. Bo nie powiem, tak z daleka jak się patrzę, one wyglądają ok, ale z bliska widać to wszystko. Ciężko mi jest znaleźć jakieś miejsce, gdzie byłabym pewna, że te rzęsy będą wykonane na pewno na 100% poprawnie. Mimo że boję się tego sama robić, bo nigdy tego nie robiłam, wolę się nauczyć i mieć sama tę kontrolę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, pokażę wam w domu, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy teraz w Migrosie i robimy zakupy spożywcze do domu. Kupujemy takie mięcho i dzisiaj będziemy robić hamburgery. A że Wieram naprawdę bardzo dobrze gotuje, to wiem, że będą pyszne i już nie mogę się doczekać. Zobaczcie, znaleźliśmy taką kolę zero z Lola, więc Kieram od razu pakuje tej więcej, bo jest tylko za 9 lira. No. Planowałam kupić nam do mieszkania jakieś dynie i sobie je tak ładnie poustawiać, a tutaj już są w kolorze białym, a ja właśnie chciałam kupić pomarańczowe i je pomalować, więc to jest już mega ułatwienie, więc zaraz tutaj jakieś powybieram i na pewno kilka muszę kupić. Z wami żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie. Te rzęsy jutro sobie na spokojnie dokleję, a efekt będzie mieli na moim Instagramie albo na TikToku, ponieważ jest już po godzinie pierwszej, a ja właśnie skończyłam montować poprzedniego vloga, zrobiłam dwie miniaturki, więc idę się już ogarniać i powoli idę spać. A jeżeli podobał wam się dzisiejszy film, zostawcie łapkę w górę, suba i do zobaczenia w kolejnych filmach.